Nazywam się Olga Gronowska-Pszczoła i jestem nauczycielką języka polskiego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4 w Warszawie. Ośrodek znajduje się w centrum i funkcjonuje na potrzeby chłopców, którzy pochodzą z małych i bardzo małych miejscowości i którzy uczą się w naszej szkole i przebywają w ośrodku na stałe. Chłopcy pracowali z panem Krzysztofem Żwirblisem. Były to warsztaty w przestrzeni miasta, angażujące chłopców, ale też dające im takie podstawy teoretyczne. Nazywam się Krzysztof Żwirblis, jestem twórcą, który przeprowadza akcje społeczno-artystyczne z mieszkańcami wybranej okolicy. Podczas warsztatów, takich jak ten w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, próbuję przeprowadzić uczestników przez swego rodzaju doświadczenie. Zależy mi na poszerzeniu ich kompetencji, jeśli idzie o sztukę, o jej przejawy takie procesualne. Dlatego też nie cyzelujemy jakiejś jednej rzeczy, jednej formy, tylko raczej jest to dotknięcie kilku rzeczy, tak jak ćwiczenie, powiedzmy sobie, pewnej uważności, jeśli idzie o przeprowadzenie szybkiego warsztatu fotograficznego, czy też właśnie przeprowadzenie akcji performatywnej, gdzie skupiamy się na wadze gestu, prostym znaku, zachowaniach, dynamicznych sytuacjach ruchowych, które mają te znaczenia symboliczne. Pierwszą rzeczą była wycieczka, która była tak w kontrze do takiej patriotyczno-prawicowej narracji, bo tu chodziło o to, żeby im pokazać, że to, co jest takie oczywiste i podnoszone na piedestał, czyli na przykład sprawa Powstania Warszawskiego, dla mnie takie oczywiste nie jest. Bardzo mi zależało też na tym, żeby to się nie kojarzyło jednoznacznie z taką narracją prawicową. Stąd podczas naszej wycieczki, która zaczęła się pod oficjalnym pomnikiem Powstania, następnym punktem była tablica pamiątkowa 104. Kompanii Związku Syndykalistów Polskich. Projektując trochę działania z Krzysztofem Żwirblisem, rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób przestrzeń miejska funkcjonuje w myśleniu moich podopiecznych. Mieliśmy takie przekonanie, że Warszawa może być interesująca, ale mam też takie doświadczenia i taką refleksję, że duże miasto jednak może też w jakimś stopniu niepokoić, ciekawić, ale i przerażać. Obrona miała na celu połączenie kilku takich źródeł i zainteresowań, pogłębienie na pewno też wiedzy historycznej, chociaż oczywiście to nie było w obronie najważniejsze. Najważniejsze było spotkanie z człowiekiem. Zakładaliśmy również, że to rzucenie takie dosłowne młodzieży w przestrzeń dużego miasta niesie za sobą pewne konsekwencje. To znaczy spotkanie z innym, czasem obcym. To jest taki zespół scen, które następują po sobie i łączy je to, że działa w nich grupa ludzi, która ma, pewnie symbolizuje społeczeństwo, naszą grupę ludzką. Oznaczona jest czasami białymi i czerwonymi chorągiewkami, które na krótko się łączą. Więc też to ma taki wymiar symboliczno-patriotyczny. Sami podczas tego warsztatu wpadli na pomysł, że zrobiliby koszulki. I to zrobili ze swoimi imionami. Myślę, że te koszulki zresztą wyniknęły w ogóle z takiego z naszych też rozmów właśnie o tej współczesnej symbolice, o tym, jak ludzie teraz się identyfikują, jak pokazują, jakie symbole noszą. I gdzieś to tam między nimi powstało, żeby właśnie na pewnej kontrze do tej symboliki zrobić coś bardzo prostego, czyli identyfikację, ich imiona. Kasper, Damian, Dawid. Ten projekt, myślę sobie, w odniesieniu do młodzieży w Mowach i w Mosach ma mniejsze oddziaływanie takie wokół pomysłu zgrania grupy, bo przebywają w swoim towarzystwie 24 godziny na dobę. Więc wyzwaniem staje się tutaj nie relacje wewnątrz grupy uczestników, ale właśnie relacje z osobą z zewnątrz.
W odniesieniu do młodzieży z Mołwów i Mosów trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nie znają swoich mocnych stron. Często nawet kiedy mają jakieś zdolności ukryte bądź nieukryte, nie zdają sobie sprawy z ich wartości. W grupie uczestników byli chłopcy, którzy interesują się sztukami plastycznymi, ale nie mieli możliwości na przykład zaprezentowania swoich dokonań nawet kolegom w ośrodku. A tutaj właśnie mieli ku temu sposobność. Rezydencje artystyczne przebiegały, przynajmniej u nas w ośrodku, w ten sposób, że wyrywały nas trochę z naszej takiej strefy bezpieczeństwa. To znaczy były to zajęcia popołudniowe, zmieniające codzienny harmonogram. Bardzo mocno w pewnym okresie one były najważniejsze, więc chłopcy mieli nie tylko takie poczucie sprawczości, ale też tego, że robią ważną i potrzebną rzecz.